Często przychodzą do mnie na konsultacje osoby z takim problemem. Mam pomysł na kurs online, ale nie wiem co dalej. Nie ogarniam tych wszystkich kwestii technicznych, nie wiem jak z sukcesem sprzedać kurs, i nie mam czasu się tym wszystkim zajmować. A ja dziś w tym wideo powiem Ci, co właśnie dalej trzeba zrobić, jeśli masz już pomysł na kurs i nie wiesz co dalej. Odpowiem na to pytanie przez pryzmat pytań, jakie ja zadaję. Tym osobom na rozmowach, a w ostatnich miesiącach takich rozmów przeprowadziłem ponad 140. Po rozmowie oczywiście pomagamy tym osobom przygotować cały proces sprzedażowy kursu. Piszemy teksty, oferty, robimy landingi, ustawiamy kwestie techniczne, podpinamy płatności, wspinamy to wszystko, całość, robimy całą tę brudną robotę, dajemy lejek gotowy do działania i pomagamy sprzedać klientom kurs, oszczędzając im kupę czasu. Pierwsze pytanie, jakie zadaje tutaj twórcy, który przychodzi do mnie na rozmowę, jest: popowiadaj mi trochę o tym kursie. Ja tak naprawdę chcę zbadać, zrozumieć, czy. Ten ktoś faktycznie zna się na temacie i jest w stanie przygotować kurs. Zazwyczaj to jest ok. Potem chcę się dowiedzieć, czy ten pomysł na kurs faktycznie rozwiązuje jakiś problem albo potrzebę potencjalnego klienta. No i chcę też zbadać, czy ta grupa docelowana na kurs ma pieniądze i chętnie je wyda na ten kurs, właśnie. Bo jeśli nie, to nie ma sensu w to brnąć. Drugie pytanie to już jest pytanie zabójca, i tutaj odpada większość osób część osób. Czy robiłeś walidację Twojego pomysłu? Ile osób jest zainteresowanych Twoim kursem? Ile już Ci zapłaciło w przedsprzedaży za Twój pomysł? No i tutaj często okazuje się, że nie każdy tę grupę jednak zbadał, że ten pomysł wynika po prostu bardzo z umiejętności tego twórcy. I on bardzo chce stworzyć ten kurs na ten temat, bo na tym się zna, ale niekoniecznie rynek tego potrzebuje. Jeśli totalnie ktoś nikt nie robił żadnej walidacji, to odsyłam go z kwitkiem. Zadaję pracę domową, że taką walidację trzeba zrobić i nie ma sensu na tym etapie rozmawiać dalej o tworzeniu i o sprzedaży kursu. Więc to potwierdzenie z rynku jest mega mega istotne, żeby w ogóle był sens dalej z tym ruszać. Jak można to zrobić? Wejdź na grupy tematyczne, pytaj ludzi o problemy Potem przeprowadź 30 rozmów Jeden na jeden z każdą osobą Pytaj o problemy, pogłębiaj, rozmawiaj Słuchaj, słuchaj Proponuj rozwiązania, mów o Twoim pomyśle na kurs Pytaj, czy byliby zainteresowani Czy chcieliby coś takiego kupić Pytaj, ile byliby w stanie zapłacić A na koniec poprosi ich o kwotę, żeby wpłacili Jeśli nie zrobiłeś takiej wstępnej Chociaż walidacji To w ogóle nie ma sensu rozmawiać dalej O kursie online Osobom, które chcą stworzyć własny kurs, zadaję też pytanie: czy uczą się od kogoś, od jakichś tam mentorów, od innych, jakichś tam osób, jak właśnie sprzedawać kurs? Czyli kurs o tym, jak sprzedawać kurs. Jest kilka takich programów na rynku, które prowadzą za rękę, jak właśnie taki kurs z sukcesem sprzedać. I dla mnie to jest istotne o tyle, że nawet jeśli ktoś, twórca, nie chce wykonywać sam całej tej pracy, to fajnie, jeśli on rozumie to, co jest do wykonania, rozumie kontekst i rozumie zakres pracy, jaki trzeba wykonać. Jeśli rozumie pojęcie lead magnetu i webinaru, to też jest super. Kolejne pytanie, jakie zadaję twórcom, to jest. Dlaczego zależy Ci na sprzedaży tego kursu online i dlaczego jeszcze tego nie zrobiłeś samemu albo z kimś innym do tej pory? To jest bardzo ważne pytanie, bo jeśli Tobie, twórcy, nie zależy na sprzedaży kursu, to jest bardzo mała szansa, że ten kurs faktycznie się sprzeda i że dokończymy ten proces i sprzedamy to z sukcesem. Kolejne bardzo fajne pytanie, które zadaję twórcom online, to gdzie chcesz być za rok z Twoim kursem online? Ile chcesz zarabiać miesięcznie na otwarciu? Ile chcesz robić otwarć? Jak bardzo chcesz się w to angażować? Dzięki temu wiem, na jaką skalę ktoś myśli i jakie ma oczekiwania. I kolejne pytanie zabójca to pytam, kto jest idealnym klientem na Twój kurs online? I jeśli ktoś mi odpowiada, że wszyscy albo że mężczyźni, w przedziale między 18, 25, 30, 40 a 50 lat, albo że to są wszyscy rodzice dzieci, albo że to są wszyscy programiści, to znaczy, że nie wiesz, do kogo chcesz sprzedawać kurs, nie zrobiłeś walidacji, nie znasz swojej grupy docelowej, ani minuty się nad tym nie zastanowiłeś. Jest mały sens teraz robić kurs online, nie znając grupy docelowej. Zadaję też pytanie, jaki obszerny będzie kurs, ile będzie miał godzin, lekcji, ile modułów. Oczywiście nie musisz. Wiedzieć tego dokładnie na początku chodzi bardziej o taki zarys, a bardziej chodzi o to, abyś miał wizję tego, jaki faktycznie klientowi rozwiążesz problem i jaką transformację mu sprzedasz, jaką obietnicę transformacji, z jakiego punktu A do punktu B chcesz przynieść klienta. Kolejne pytanie, jakie zadaj aspirującym twórcom kursów online, to czy chcesz sprzedawać na webinarze, czy chcesz sprzedawać na automacie? Czy nagranie webinaru na żywo nie jest dla ciebie problemem, czy jednak wolisz być trochę bardziej w ukryciu i to jest dla ciebie stresujące? Od tego zależy, jaki właśnie model sprzedaży wybierzemy. Niektórzy dają się przekonać do tego, że ten webinar jednak zrobią na żywo, inni totalnie nie chcą się do tego przekonać i wybierają lejek automatycznie. Kolejne bardzo ważne pytanie: jaka jest sugerowana przez tutaj twórcę cena za ten kurs online? Dla mnie to jest bardzo istotne, bo ja muszę wiedzieć, jaki dobrak do tego model sprzedaży. Inaczej się sprzedaje tanie produkty za 100 zł. inaczej sprzedaje się produkty za 2000 zł. Kolejne całkiem dobre pytanie dla początkujących, aspirujących twórców online: to kiedy chcesz ruszyć ze sprzedażą? Zadaję to pytanie, bo. Jeśli nie ma tego określonego w czasie, nie ma tej wizji, nie ma tego deadline'u, to dobrze wiem, że ta wizja, ten proces przeciąga się przez kolejne miesiące, kolejne lata. Jeśli sobie ustalimy, że ruszamy we wrześniu ze sprzedażą, zostały nam na przykład dwa miesiące na przygotowanie tego, wtedy jest inna determinacja i u nas, i u autora. No i ostatnie bardzo istotne pytanie to: jakie posiadasz zasoby, jakie masz społeczność na social media, jaką masz dużą listę adresową. Jeśli masz jakieś inne, jakiekolwiek kontakty, które można również wykorzystać, to też jest świetny zasób. Oczywiście, jeśli masz social media, jeśli masz listę, potencjalnie łatwiej będzie to. Wykorzystać i sprzedać kurs, ale to nie znaczy, że jeśli zaczynasz teraz totalnie od zera, to jesteś skreślony, bo pomagamy również wielu twórcom, którzy totalnie od zera zaczynają, nie mając nic. Budujemy powoli listy adresowe, budujemy społeczność, tworzymy potem cały proces sprzedażowy kursu i to też ma sens. A jeśli ty też masz pomysł na kurs online, ale nie wiesz co dalej, ale robiłeś walidację pomysłu, Twój pomysł potencjalnie rozwiązuje palący problem lub potrzebę klienta, znasz dokładnie Twoją grupę docelową, to kliknij poniżej, umów się na rozmowę ze mną, porozmawiamy i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie Ci pomóc.